styczności z autyzmem i nie wiem, co to jest. Moi sąsiedzi mają syna z autyzmem. Nie wiem, co to jest, ale dziecko ciągle płacze. Moja kuzynka ma autyzm. Bardzo trudno mi się z nią rozmawia. Inaczej pojmuje świat, inaczej wszystko widzi i inaczej odbiera wszystkie sygnały, jakie do niego dochodzą. Na przykład to, jeśli pomachasz mu ręką, to może być dla niego znak, że chcesz mu coś zrobić, chcesz mu wyrządzić krzywdę, czy coś w tym stylu. I ci ludzie na pewno żyją w strachu, ponieważ nie znają tego, co widzą, nie rozumieją tego świata, który tutaj nas otacza. No i nie mają jakby tego jak wytłumaczyć.